robimy laurki, na pewno. Poważnie? Kupujemy prezenty. A coś konkretnego? Jakieś pomysły są? Rzadko. Mama kupiła czekoladę w sklepie, to ode mnie. Myślę, że każdy powinien mieć swoje święto. Matka ma, dziadek, babcia, ojciec. Czy mamy... Dzwoniliśmy do tata, teraz jesteśmy na etapie poszukiwania prezentów. Pojedziemy dopiero w niedzielę, także dopiero wtedy damy recepty. No na razie jest 1000 pomysłów, trzeba coś wybrać najlepszego. A czy to jest ważne święto? Bo ono jest właściwie nowe. Kiedyś był tylko dzień mamy, prawda? Dla nas na pewno jest bardzo ważne, bo tak samo jak obchodzimy dzień matki, tak samo obchodzimy dzień ojca, także bardzo proszę się. Zdecydowanie. I to bardzo dobrze, że coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej jest w gazetach i w telewizji o tym. Bo jednak zawsze te mamy to były takie najważniejsze, to było dzień matki, a od niej ojca zawsze było troszeczkę ciszej. Mojego taty nie ma. Znaczy jest gdzie indziej. Nie dostanie. Ale na przykład gdyby był, to bym jakiś obiad nie zrobiła. I co jeszcze? No na pewno teraz już złożyłam mu życzenia rano. A jak przyjdzie czwartek, to kupię mu kwiaty i zrobię mu jakieś ciasto. Także tak sama. Nie było. No mój dostanie coś słodkiego. I życzenia. Musisz tym zadowolić. Asia? Ola? No ja jeszcze mojego taty dzisiaj nie widziałam, więc też dostanie jakieś czekoladki i życzenia. Tak, raczej nie spokojnie. Nie, raczej jakoś tak super się przygotowywałam. Powiedziałam, że go nie będzie, ale na pewno jak przyjdzie, to zrobię mu coś fajnego. A czy to jest ważne święto? Bo kiedyś był tylko dzień mamy, prawda? Dzień ojciec. No, z tego, moim zdaniem, ja tak bardzo nie czuję, ponieważ jak jestem, to jest dzień mamy jest w roku szkolnym i bardziej to odczuwam. Na przykład pamiętam o tym jakoś bardziej, bo przez szkolne nauczyciele przypominają. A właśnie teraz jak są wakacje, to często mi właśnie w takie dni nie ma, także no, ciężej mi po prostu świętować taki dzień, ale to myślę, że jest równie ważny jak dzień matki, tylko może nie tak bardzo się to świętuje. No nie wiem, wydaje mi się, że tak teraz to jest. No ważne jak każdy z rodziców. No właśnie. Obydwa jest ważne, także myślę, że powinniście tak samo świętować, nie zapominać o nim. I co w niej napisałeś? Myślę, że wystarczą życzenia i że naprawdę, że to jest najważniejsze, to tak ogólnie, nawet gdybym się nie dzisiaj dowiedziała, a ogólnie mojemu tacie jest w ogóle trudno coś.